A więc cześć, tu Januszek i witam w kolejnym filmie na moim kanale. A w dzisiejszym filmie niestety nie pokażę wam, jak zdobyć zajmowy kwadrący, przepraszam za clickbait, ale pokażę wam, jak oszczędzić pieniądze. I to naprawdę mega dużo pieniędzy, bo teraz wiele youtuberów takich mniejszych streamerów sprzedaje takie coś jak tańsze fałdorce lub tanie gifty do Fortnite'a. I to jest jeden wielki scam i na początku zostawcie łapkę w górę i oglądajcie do końca, ponieważ no naprawdę możecie oszczędzić dużo pieniędzy. No i ja już nie przedłużałem i zapraszam was do odcinka. A więc tak, wiele youtuberów organizuje taką sprzedaż tanich giftów do Fortnite'a. Teraz widzicie, niestety to jest scam, bo fałdorce można kupić tylko w sklepie w Fortnite'cie, legalnie oczywiście. Gdzie indziej, no to jest po prostu nielegalne i możecie albo dostać bana na konto, na IP oczywiście, jeżeli sobie nigdy więcej nie zagracie w Fortnite'a, lub jakieś konsekwencje inne, typu blokada czasowa i oczywiście usunięcie fałdorcy z konta, a sprawa z giftami to jest taka, że no po prostu te fałdorce i te gifty są kupowane z kradzionych kart kredytowych i niestety, ale Epic Games walczy z tym i dlatego usuwa te gifty z kont oraz fałdorce. I jeżeli takich giftów dużo kupicie, to prawdopodobnie możecie dostać bana niestety. No i to by wam sprzedał fałdorce warte 40 zł za ponad połowę ceny. No nikt odradza wam kupna tego i jeszcze raz przepraszam za clickbait. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, a potem w ogóle. Tutaj widzicie trzech ostatnich subskrybentów. Ja myślę, że pomogłem i że was ostrzegłem. Naprawdę odradzam wam kupna, bo możecie stracić swoje konto, no i pieniądze, które wyłożyliście, a oczywiście fałdorce można kupić jedynie w sklepie w Fortnite'cie, więc dziękuję bardzo za oglądanie, zostaw subskrypcję, dzwoneczkiem, mapeczkę w górę, no i siemka!